Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym na kolejną perełkę, partię historyczną, moi drodzy, nieśmiertelną z roku 1893, która miała miejsce w Wiedniu i winien ją znać każdy wiedeński dorożkarz. Myślę, że warszawski również. Yy, czasy szachów romantycznych, proszę Państwa, więc kawka, herbatka, tudzież kwiaty w dłoń i przyjrzyjcie się przebiegowi partii. Rozłóżcie jakiś dywanik koniecznie, bo partia rzuca na kolana. Bernard Flejzik kontra Karol Schlechter, moi drodzy. No ciekawa osoba, ciekawa persona. Misz, który oficjalnie nigdy mistrzem nie został. No dobra, jedziemy. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia B4. Patriotycznie otwarcie polskie. Goniec często chce przyjść na B2. Długi, mocny goniec. Wariant często wybierany jest tutaj ten, który polega na wzięciu skrzydłowego pionka i oddaniu centralnego. Skoczek F6. My wracamy jednak do naszej partii. i Tu poszło E6 w grze. Goniec B2, wiadomo. Skoczek F6. Nie można brać pionka. Hejże, bo spada tu i spada wieża, więc skoczek F6 przesłoniona została przekątna i teraz wisi B4, no to proste A3 jak nacis naciskać na tego gościa, może tędy, może poprzez C5, C5 idzie w partii, podwójny atak na jednokrotnie bronionego gościa malinowego, więc B5, przepchania nie ma żadnego bicia, jak najbardziej dobry ruch, D5 ze strony czarnych czarne budują solidne centrum jakkolwiek to brzmi eee, w tym momencie D4, D4 jest niedokładnym ruchem, bardzo słabe diagonale należało rzekomo się rozwijać Taki jakiś prostolinijny sposób. Tu, moi drodzy, d4. No można przepchać, można wybić. Hetman na 5, wtrącony szach. Bardzo dobry ruch i problematyczne są zasłony. Oczywiście hetman też może się zasłonić po tych ruchach. Prawdopodobnie spada b5. Jest to strata pionka. Po skoczek c3, który broni, no jest nacisk na związaną figurę. Skoczek e4, tak było w partii. Dwukrotnie na jednokrotnie. I teraz tak, należy to jakoś bronić. No hetman d3 poszło w partii. Wydaje się logiczny ruch, bo jest wszystko połapane, ale jest to błąd. Tutaj zimnokrwiste e3 załatwiało jako taką sprawę, bo po biciu, wygraniu figury mamy hetman d2. A i to teraz jest tutaj taka sytuacja, że podwiązanie jest w drugą stronę, nie ma odejścia skoczkiem, jakiegoś tam stępem, więc prawdopodobnie najlepsze co by mogły zagrać czarne to c4, żeby do jego pionka finalnie wygrać po biciu gońcem skoczka. Ym, my wracamy do partii, gdy jednak e3 nie poszło, przypominam 1893 rok moi drodzy, hetman d3. Być może też bym tak zagrał w partii. To jest błąd dlaczego, jak to ukarać? Pierwszy z moment, momentów, moi drodzy, co biały tutaj przeoczył. Przeoczył proste bicie na CD. No wymuszone bicie tu było tak na skoczka i goniec C5. Kolejna figura z tempem do gry. Można wrócić, ale można też wybić G7. Hej, tutaj mówi biały. Mam pionka, jeszcze wieża wisi, wymuszę posunięcie wieża w F8. Wymuszę. <laughs> Niekoniecznie wymusisz, dobrodzieju. Pada bicie na F2, oczywiście to jest bronione, więc wtrącony szach zawsze na propsie. Król D1 i w tym momencie nie odejście wierzył. Mm -mm. Partia nieśmiertelna, no mówię przecież, lektor tutaj. Też zaszlachtować tego króla, póki jest w centrum, chociaż oba króle są troszeczkę compromised. Tu nie odejście wieżą, moi drodzy, tylko d czwórka, przegonienie skoczka. Jak to przecież to leci z szachem? No i poszło, poleciała wieża, dama bije H8. I teraz król może odejść, moi drodzy, dwojako. I teraz, które posunięcie wybrali byście Wy? Króle 7 czy Król D7, żeby bronić gońca? Król D7 narzuca się, żeby goniec miał protekcję, ale to okazywało się błędem. Dlaczego? Bo po prostym E3 i po prostu tutaj, moi drodzy, wzięciu figury z szachem: Goniec bije, i w tym momencie Hetman bije, wisi niby wieża, ale ten pion pełnił istotną rolę i król był niedokładny na D7, bo jest szach i wymiana Hetmanów, i cóż tu nie ma tego! Nie ma tej inicjatywy, nie jest tak niebezpieczny w ofensywie czarny, jeżeli hetmany zejdą z desek. Dlatego też króle 7, no pięknie to wszystko widzi. Króle 7 mówi, chcesz to bierz, oczywiście tu też są, tu też są problemy, tak? Mm, ogólnie rzecz biorąc nie można brać tutaj, bo wchodzi mat w jednym, więc dama wybiła c8, prost. No to moi drodzy dc, goniec zwrócił na c1. i w tym momencie ciekawy ruch ze strony czarnych, co by się zagrali? To, to w ogóle masa ciekawych ruchów w tej partii, to trzeba przyznać. Same ciekawostki lecą. Skoczek D7. Ha, chcesz weź kolejną wieżę? Niepotrzebne mi ciężkie figury. mi wystarczy Hetman kilka lekkich i zła pozycja Twojego króla. Proszę pana. Chodzi o to, że Hetmana chcemy odciągnąć od tutaj pola zdarzeń. Aha, te strzałki jakieś krzywe. Chcemy wybić tu i dać szacha, później matować. No i tutaj, moi drodzy. Tutaj należało wybić hetmanem na b7, żeby trzymać pole d5, zaatakować też skoczka. Po jakimś wieżę na, e, na d, żeby straszyć atakami z odsłony, jak widzicie zasłon nie ma, prawdopodobnie hetman bije, skoczek z szachem, znaczy skoczek, skoczek otwiera linię, więc złapany jest hetman, ale hetman d3 i po biciu, biciu, Zwróćcie uwagę na to, że no goniec mógłby wybić jakiś hetman b6, aha, z tempem wieża odchodzi. Dwie figury na cztery figury. Pozycja króla kiepska, wiadomo, ten pion wbity jak gwóźdź w dechę, natomiast jakiś skoczek g4, pozycja robi się taka nieprzyjemna troszeczkę, no bo póki te figury nie wejdą do gry, no to biały ma wór. Ale jeszcze, jeszcze coś by tam się działo, hetman b7 bije, tak? Tu jednak Ech, Hetman bije kolejną wieżę, no biały ma dzień tutaj, dzień świstaka, no prezenty rozdają rywale, mówi biorę wieżę jedną, drugą, no kto by nie brał, tak? Kto by nie brał, no właśnie. No ale Hetman bije B5 i chce przyjść na D5 z bardzo nieprzyjemnymi groźbami. A i pogonie C4, który idzie w partii, w końcu jakaś figura wchodzi do gry, proszę Państwa, mamy mata w 8. Przyszli w 8 i chcieli zamatować. Ma w ośmiu. No, oczywiście, pierwszy ruch to szach, to się narzuca, i w tym momencie krócę jeden. jakoby wymuszony. Eee, no i teraz proszę. Czaszkujemy. Jak to wszystko ugrać, moi drodzy? No, jak to ugrać? Mamy skoczka, gońca i damy. No, tymi trzema figurami będziemy coś tutaj próbowali diablić. To jest nasza jedyna nadzieja. Jeżeli tu nie będzie mata, to mamy wór. Mamy szeroko pojęty wór. Proszę Państwa, koniec E3. Aj, 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 cóż za posunięcie, jest to szach. I teraz są dwie opcje, albo to wytłuc, albo zagrać królem tu. Jeżeli król tu, to szach, król tu i mat. Widzicie to? <ścoughs> Coś pięknego. Jeżeli bicie, które w partii nastąpiło, to co teraz? Co teraz? skoczek e2 ależ mocny gorący ruch co to się dzieje oczywiście przygotowanie mata w jednym więc trzeba wziąć tego skoczka tu nawet nie chodziło o to że wieża jest podbiciem. no i właśnie odciągnięcie gońca zatem hetman d2 po król moi drodzy b1 hetman d1 po król a2 Hetman tłucze gońca, oczywiście żartuje, bicie na C2, mat, łoda, hej, zobaczcie, poleciało wszystko, para gońców, jeden skoczek, dwie wieże, ale to nieważne, bo dama daje mata, król jest dumny, król jest dumny, ewidentnie, a tu, co o tym powiecie, o tej tutaj drużynie, co ona myśli sobie, nie no, to też, ta w ogóle, to jest, Kameleon to nie jest Hetman. No, ten Hetman białych udaje wieże czarnych. To jest w ogóle ciekawe. Piękna partia, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobała. Dajcie znać. No i tak jak mówię, zapraszam do Olsztyna. Dzisiaj hej, godzina 17. Startuje turniej u szachusia zaprzyjaźnionego tutaj klubu. Będzie yy, to turniej szachów szybkich. 9 rund. Taki w luźnej atmosferze Ki kong, bo dajże. Targ rybny 15 to jest Olsztyn. Jak ktoś jest z Olsztyna, ma chęć wpaść, popatrzeć, pogadać, to zapraszam. Dziękuję za uwagę, i oczywiście do usłyszenia.